dzisiejszym odcinku zabiorę Was w intrygującą podróż Czechami w grze Europa Universalis 4. Moim celem będzie zdobycie tytułu Cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, ale nie byle jakiego. Zamierzam zostać husyckim cesarzem, a to nie będzie łatwa droga, bo jestem jedynym husyckim krajem na świecie, otoczonym przez samych wrogów. Czeka mnie wiele wojen, w których moim jedynym celem będzie szerzenie wiary husyckiej, a na końcu i tak nie wszystko będzie zależało ode mnie, ale od głosu cesarza protestanckiego. Czy uda mi się osiągnąć ten ambitny cel? Zobaczymy. Zapraszam Cię do oglądania, aby się dowiedzieć. A jak wszystko się uda, to dowiesz się, jak zdobyć to osiągnięcie. Ave Imperialisto, tutaj Lukas. Już na samym początku dostałem informację, dzięki której wiem, że w Czechach nie dzieje się za dobrze. Większość kraju była wyniszczona i to dosłownie. Zobaczcie, jak palą się te prowincje. Jak i dodatkowo dowiedziałem się, że mam na 30 lat bardzo fajny modyfikator zmniejszający moje wpływy z podatków, jak i zasoby ludzkie. No chyba, że pozbędę się go wcześniej. Tak, Czechy powstaną z popiołów. Dewastacja nie będzie nam spadała samoczynnie, wystarczy, że mamy w okolicy postawioną fortecę, którą będziemy opłacali. Przyspieszyć to mogę oczywiście rozwojem prowincji, jednak nie będę tego w tym momencie robił. Przez kilka pierwszych lat nie planowałem wojen, dlatego zmniejszyłem utrzymanie armii, a z całej armii wywaliłem konnicę. Jako, że byłem osłabiony, no to musiałem liczyć na silnych sojuszników. Jednym z najlepszych jest oczywiście Polska, z którą natychmiast zawiązałem sojusz. Kolejnym krajem będzie Burgundia. Tutaj będzie możliwe do zawiązania ten sojusz, jak tylko ogarnę przywileje w moim kraju. Dodatkowo mam szczęście i Burgundia jest rywalem austriackiego cesarza, którego będę chciał osłabić na początku. Przechodząc płynnie do przywilejów, bardzo. Czesi mają unikalną sytuację i posiadają 35% ziemi koronnej. Zanim rozdam przywileje, zapoznałem się z większością misji czeskich, przynajmniej tych początkowych, i upewniłem się, że nie ma tutaj żadnej, która by wymagała wpływów w Stanach. Co też jest unikalne. Rozdałem dlatego więc początkowo następujące przywileje, zostawiając miejsce na jeszcze kilka, które rozdam w ciągu kilku kolejnych lat i mam nadzieję, że Wam to pokażę, o ile nie zapomnę. Odebrałem ziemię. Rozpocząłem rekrutację wojska za cały mój manpower, co zwiększało mi szanse podczas wykonywania misji dla Stanów na pojawienie się takiej z tańszym doradcą. Chociaż tu mam naprawdę ciężki wybór, bo przydałby mi się też misjonarz. Jednak ta misja wymagałaby ode mnie nawrócenia Pragi na katolicyzm, a tego nie chciałem. I żeby wykonać misję od szlachty, cofnąłem szybko rekrutację wojska, dzięki czemu wykonałem szybko misję na doradcę militarnego. Teraz przeszedłem do doradców, gdzie najpierw właśnie zatrudniłem tańszego doradcę militarnego i pozostałych na razie pierwszego poziomu, nie za dobrych miałem. Czechy mają też bardzo silną formę rządów, czeską monarchię elekcyjną, szkoda, że Polska takiej nie ma. Początkowym wyznaczaniem rywali się wstrzymuje, a to dlatego, że liczę na to, że Węgry i Austria nie wezmą sojuszu wzajemnie. Ostatnio bardzo często mi się to zdarza. Następnie spłaciłem wszystkie te 1% pożyczki, które zaciągnąłem, bo po prostu kiedy spanie dewastacja, i tak będę mógł wziąć więcej pieniędzy. Następnie zawarłem mariaże i planowałem poprawiać relacje z oboma wasalami, których miałem, czyli Głogowem oraz Opolem. Porozumienie bazylejskie. I w sumie to wydarzenie informuje mnie o tym, że został zawarty pokój religijny pomiędzy katolikami a husytami i pewne kompromisy zostały tutaj zawarte. Postanowiłem uszanować te pakty, bo one zwiększają szansę na powrót husycyzmu. I szczerze mówiąc, z Czechami nie było nic więcej w zasadzie do roboty, bo i tak musiałem czekać na koniec regencji. W międzyczasie Polska uzyskała Jagiellona. Swoją drogą, na początku gry jest aż tyle problemów z następcami tronów. Po chwili rozdałem już moich rywali na arenie międzynarodowej. Tutaj się już nie zastanawiam, ponieważ doszło do sojuszu austriacko-węgierskiego. Po zwiększeniu stabilności rozdałem przywileje na tańszych doradców. Po chwili doszło do wyborów pierwszego mojego władcy i nie bójcie się, że to nie jest ten najważniejszy husycki władca, bo event tak czy siak zajdzie na niego. Dlatego wybrałem tego, który generuje mi największą liczbę punktów. Co najważniejsze, nowy władca to wysłanie nowych rol mariaży i super ważne do Burgundii. Po chwili rozpocząłem rozbudowę mojej kopalni złota w Hebie. W sumie nie przejmowałem się tym, że była tutaj religia katolicka, bo i tak zostanie ta prowincja później nawrócona na husycyzm, dwa poziomy rozwoju więcej i cała dewastacja mi znikła. Powrót husytów. Próby wprowadzenia pokoju religijnego między husytami i katolikami nie powiodły się, pomimo naszych największych wysiłków. Tak, bardzo się starałem. Jiri z Podebradów, przywódca frakcji husyckiej, zebrał armię i teraz maszeruje na Pragę, zamierza zostać królem Czech i zapewnić wolność religijną wyznawcom Husa.
I ze wszystkich wyborów, które mogłem tutaj dokonać, wybrałem jednak, że przywrócimy husycyzm jako główną religię czeską. Pozwoliło mi to wykonać misję na koniec regencji, dzięki czemu będę mógł po taniości nawracać Czechy na jedyną słuszną wiarę. I cała ta ścieżka będzie mnie właśnie prowadziła do husyckiego imperium. Nawracanie wszystkich moich prowincji zacznę od kopalni złota. Sam husycyzm może nie jest najlepszą religią, ale jest na pewno ciekawe, przypomina protestantyzm, chociaż jego aspekty wiary są znacznie ciekawsze, ale niestety też słabsze. Pamiętajcie, że doszedł nowy aspekt wiary, który daje casus belli religijne na wszystkie inne kraje dookoła. W przeciągu kolejnych 3 lat wykonałem misję odbudowy po wojnach husyckich, co dało mi szereg dobrych bonusów, jak i pozbyłem się tego początkowego negatywnego modyfikatora. Wszystkie te rzeczy, które zrobiłem ostatnio, znacząco zwiększyły mój income. Mogłem sobie pozwolić już na dwójkowego doradcę militarnego, a nawet zwiększyłem tego doradcę do 3 poziomu. Mogłem sobie na to pozwolić, bo Czechy mają tańszych doradców. Po nawróceniu kopalni złota na jedną słuszną wiarę, rozdałem przywilej na zwiększoną siłę misjonarzy i potem misjonarzom kazałem pracować automatycznie. Tak, jestem leniem. Na pierwszy aspekt wiary wybrałem zwiększenie ilości ochotników do armii. Kilka lat później udało mi się skonsolidować cały region Śląska w jednego wasala. Czy to lepsze rozwiązanie? Nie jestem pewien. Ale całkiem dobre raczej. Prowadziło mnie to do kolejnej misji polskiej dyplomacji i tutaj dostałbym już możliwość odtworzenia Unii nad Polską, jednak najpierw Węgry przed nami, gdzie nic nie wykorzystam Polaków. Poza tym wolę, żeby zdobyli Gdańsk na przykład dla siebie jako wasala, bo Mołdawię Polska już ma. Jednak z Unią personalną na Węgry muszę jeszcze poczekać. W międzyczasie po osiągnięciu 4 technologii administracyjnej rozpocząłem budowę kościołów, gdzie się tylko dało. Okej, tymczasowo nie za dużo. Przejrzałem też przywileje, a nuż doszły nam może jakieś nowe, dostępne dla husytów, ale niestety nie. Za to na niebie pojawiło się mnóstwo nowych promocji, jak i wyprzedaży. Wiele gier w naprawdę dobrych cenach, linki jak zwykle w opisie. Udało mi się pozyskać lepszego, tańszego doradcę dyplomatycznego, wykonując misję dla mieszczan. W roku 52 pozyskałem Jana Rokycyna na tron czeski, jako nowego doradcę. Dowiedziałem się też, że Jan był biskupem praskim, jak i był silnie zaangażowany w sprawę husycką. Dodatkowo był naprawdę niezłym mówcą, dlatego przyda mi się jako doradca. Gdybyście chcieli szybciej nawracać Czechy, no to oczywiście nastawienie misjonarzy, ale ja pójdę w stabilność mojego kraju. Bo nawracanie i tak przebiega sprawnie. Muszę przyznać, że po kilku latach mam naprawdę niezłych doradców. Wysłałem też dyplomatów do budowania siatki szpiegowskiej na Węgrzech i w Austrii, bo wojna z tymi krajami zbliżała się wielkimi krokami. A im większa siatka szpiegowska, tym szybsze obleganie fortec. No chyba, że mnie wykryją. Jako pierwszą reformę prowadziłem tą, która zwiększała mi wpływy z podatków. Rozpocząłem też wprowadzanie instytucji renesansu w Pradze. Oczywiście wcześniej rozbudowałem tutaj infrastrukturę. Pamiętajcie, że w lutym 1955 roku Węgrzy zdecydowali, czy chcą połączyć swoją dynastię z Austriakami i w tym wypadku odrzucili to. Dlatego ja wysyłam dalsze moje roszczenia do tronu węgierskiego, zwiększyłem utrzymanie mojej armii i wyznaczyłem niezbyt utalentowanego dowódcę na generała. Żeby sama wojna nie była zbyt ciężka, do pomocy wezwałem Polskę oraz Burgundię, co daje mi znaczącą przewagę. I w sumie mając tak gigantyczną przewagę, zdecydowałem się również zaatakować bezpośrednio cesarza austriackiego, bo mam tutaj taką misję, która wymaga jego osłabienia. Nie wiem, czy to jest duża wojna jak na początek, jednak miałem wcześniej 10 lat na przygotowania. Miałem też szczęście, bo większość armii przeciwnika uderzyło właśnie na Niderlandy burgundzkie. A tutaj jest dużo fortec, które będą musieli zdobyć. Kraje pomniejsze nawracałem już na moją jedyną słuszną wiarę husycką, jak i brałem od nich pieniądze. Mały protip, jeżeli wam zależy na tym, żeby Austria przed obaleniem jej przeprowadziła przynajmniej 3 reformy, nie nawracajcie księstw na husycyzm. Wy sami już bardzo spowalniacie ten proces. Bardzo duża liczba krajów sięgnęła po moje Węgry, więc czeka mnie sporo wojen po zdobyciu ich na unię personalną. Niecały rok później toczę wojnę już tylko z Austrią i Węgrami, a moje wojska oblegają Wiedeń. Sam Wiedeń zdobyłem po 470 dniach oblężenia, dlatego w nagrodę go sobie spalę. Wojnę z Austrią kończę po pierwsze upokarzając ten kraj, przyda mi się tutaj to do odpalenia złotej ery, jak i pozbawiając Austrii Tyrolu, czyli znaczącej kopalni złota. Następnie całe Węgry czynię moją unią personalną i nie, już nie musimy robić takiego pokoju, w którym zabieramy kopalnię złota, z bardzo prostego powodu. Mamy misję, która daje nam dostęp do całego regionu Słowacji. Chyba, bo wiecie, ja z tym czytaniem misji to tak nie za bardzo. I teraz mam 2 wojny, zarówno z Wołoszczyzną, jak i Serbią i Bośnią. Do tych wojen wołam moich sojuszników, przecież nie będę sam się bronił. Po chwili Węgry integrowały Chorwację, co w sumie dla mnie jest na rękę, bo zwolni mi się slot dyplomatyczny.
Jako że planuję Czechami teraz rozwijać odpowiednie idee, zmieniam moje nastawienie na administracyjne, a jako pierwsze idee wybieram idee innowacyjne. Czechy mają kilka rzeczy, które się idealnie skalują z tymi ideami. Jednak obecnie bardzo mocną alternatywą byłoby zagranie pod idee influence, administracyjne i jakościowe. Wynika to głównie z tej misji. Koalicja, która mi się zawiąże w tym momencie, no w zasadzie to się nie zawiąże, bo większość krajów ma ze mną albo pokój, albo została właśnie mi podporządkowana. Region Serbii jednak zostawię sobie pod kontrolą z bardzo prostego powodu. W przyszłości mam zamiar wykorzystać na Imperium Osmańskie ten aspekt wiary. Po tej wojnie natychmiast zrywam mój sojusz z Polską, teraz muszę odczekać 5 lat. Wykonałem też teraz misję na osłabienie Austriaka, co dało mi głównie roszczenia terytorialne do włości austriackich. Nie uwierzycie, ale Polska przegrała pruską konfederację. Jak często to się zdarza? Po chwili zauważyłem, że nie zdobyłem Kosowa. Zawarłem też tymczasowy sojusz z Moskwą, jak pomogło mi podczas podboju Polski. Tej prowincji, której nazwy nie wymówię, odpalił mi się face sitting, co daje mi naprawdę niezłe bonusy. Mogłem też wykonać już misję na odrodzenie hustyzmu, który nie tylko zmniejsza mi koszty nawracania innych państw na jedyną wiarę, ale powoduje, że w Pradze pojawi się husyckie centrum reformacji i będzie teraz nawracało najpierw moje katolickie prowincje, a następnie moich sąsiadów. Kiedy zabezpieczyłem już Unię z Węgrami, zażądałem od tego kraju całej Słowacji, co spowodowało, że znowu są niezadowoleni. No kto by się dziwił? Ej, ale nie było napisane, że ja to teraz muszę sam do siebie przyłączać. O co tu chodzi? No ale dzięki rozwojowi developmentu Węgier udało mi się zabezpieczyć tą Unię ponownie. Niestety doszło do buntu katolików, których rebelię musiałem stłumić. Minął mi okres pokoju z Polską, dlatego wysunąłem roszczenia do tronu polskiego. Do mojej armii dodałem kawalerię, bo było mnie już na nią stać po prostu. Pierwsze rozwinięcie z ery, które przyjąłem, to zmniejszona agresywna ekspansja. Polska będzie kosztowna. Na moje szczęście, tuż przed zaatakowaniem Polski sformułowałem Unię Personalną nad Burgundią i dodatkowo z jakiegoś powodu Kastylia czyści bunty burgundzkie. Niestety moja wojna z Polską opóźniła się o rok, bo muszę czekać na decyzję Austrii. Jest całkiem prawdopodobne, że będę miał z nią zaraz wojnę, mimo iż mam okres pokoju. Pamiętajcie, że Czesi to bardzo pokojowa nacja i w okresach pokoju warto być pacyfistami. Tak, Austria zażądała tych terytoriów, a ja serdecznie pokazałem jej. Austria w tej wojnie będzie chyba osamotniona, chociaż po chwili dołączyło znacznie więcej państw. I w wyniku tej wojny udało mi się jednego z elektorów nakłonić do husycyzmu. Wypuściłem Styrię, a Austrię również nakłoniłem do husycyzmu, co spowodowało, że nowym cesarzem została Brandenburgia. Nie, Tyrol, a nie ma nic lepszego niż słaby cesarz. I natychmiast potem zaatakowałem Polskę, żeby ustanowić nad tym krajem moją unię personalną. A tak, mam Royal Mariusz, zapomniałem. Moskwa okazała się być beznadziejnym sojusznikiem. Początek rozgrywki, a już ma 1000 golda zadłużenia. Mogłem to nawet spłacić, ale nie. Wiedziałem, że zapomniałem odbudować jakąś fortecę. Polska armia właśnie przestała istnieć. Niestety nowa armia polska już się pojawiła i to z naprawdę dobrym dowódcą. Niestety ja na Czechach nie miałem jakoś szczęścia do dobrego dowódcy. Chociaż? Nie ukrywam, rozbijanie wojsk polsko-litewskich w tej fortecy górskiej to prawdziwa przyjemność. W międzyczasie wojska śląskie zdobyły mi Warszawę. Tak, Ślązacy właśnie zdobyli Warszawę. Przyjąłem też bizantyjskich uchodźców, co łącznie zbliżało mi już koszty technologii o 20% wraz z moimi ideami, a przede mną było 30%. Kiedy rozwinąłem technologię administracyjną do przodu, co było głupie, planowałem użyć wcześniej złotej ery, żeby móc teraz po taniości rozwijać kolejne idee, którymi będą idee jakościowe. One dają bonus do piechoty, a akurat tak się składa, że Czechy mają z tych bonusów całkiem sporo. O tutaj. I tak po kilku latach ustanowiłem Unię nad Polską, ale też i nad Litwą. I nikogo to nie obchodzi. Wow, wojna była naprawdę krwawa. Rozdałem następnie zwyczajowe przywileje na większe podatki, chociaż w Czechach nie są aż tak istotne. Teraz zobaczyłem, że przejęcie całej Słowacji spowodowało, że nie straciłem postępu monumentu, dzięki czemu będę mógł nawet skutecznie rozwinąć tutaj tą kopalnię złota. Musiałem teraz też ustanowić nowych rywali i muszę przyznać, że to naprawdę cała europejska śmietanka. Ale nie ma się temu co dziwić, bo naprawdę byliśmy wschodnim powerhousem już w tym momencie. Jako takie malutkie Czechy. Dlatego zdecydowałem się jednak integrować Śląsk. Jagi teraz wykonywałem dalsze misje na stabilizację Słowacji. Jagi zwiększające nasze dziedzictwo kogoś tam. Teraz przede mną było przynajmniej kilka lat pokoju. Spłaciłem zadłużenie Polski, jak i Węgier. Integrowanie Śląska spowodowało, że byłem już na tyle duży, żeby zwać się Lwem Imperium, co dawało mi roszczenia terytorialne do Brandenburgii oraz Saksonii, a właściwie będę mógł czynić te dwa kraje moimi wasalami. Tak się składało, że akurat miałem dwie wolne relacje.
poczekam jednak z tym wszystkim do końca opadania agresywnej ekspansji. Bo wiecie, lwy się nie spieszą, one po prostu kroczą godnie. Czy ja chcę dołączyć Węgry do Imperium? A co mi tam szkodzi? Z jakiegoś powodu Imperium Osmańskie postanowiło wykonać seppuku. To chyba nie powinien robić Osman. Ale zaatakowali Polskę, a jako że ja jestem władcą Polski, no to zaatakowali mnie. A jako że ja jestem częścią Imperium, no to cesarz mnie broni. No, ale spodziewałem się, że to będzie bardzo krwawa wojna z Imperium Osmańskim, patrząc na ich przewagę w dyscyplinie. Zdobycie Konstantynopola było nawet dość łatwe, bo Węgrzy mieli dobrego dowódcę do oblegania. A wojska osmańskie zdecydowały się jednak oblegać Krym, pewnie będą potem puszowały na Litwę, ewentualnie na Mołdawię. Po zakończeniu rozwijania idei administracyjnych od razu przerzuciłem skupienie się na militarne. Nie no, ten węgierski dowódca to mi bardzo szybko zdobywa te fortece. Nie zależało mi, żeby ta wojna z Imperium Osmańskim zbyt długo trwała, dlatego odzyskałem Kosowo dla siebie, jak i wziąłem bardzo dużo pieniędzy, jak i wojennych reparacji od Imperium Osmańskiego. Powiem wam szczerze, za niedługi czas ten kraj to będzie naprawdę niezły bank. W sumie od tego momentu rozbudowywałem również prowincje moich unii personalnych. Wiecie, im więcej pieniędzy będą mieli, im więcej manpowera czy force limity większe, tym więcej armii wystawią. Na świecie pojawiło się już wystarczająco prowincji husyckich, jak i wykupiłem husyckiego obrońcę wiary. Dzięki temu będę obrońcą tej wiary. Odwiecznym, wiecznym. Po wykonaniu wreszcie misji na kolejnego, tańszego doradcę, co oznaczało, że odnowiłem troszeczkę moich zasobów manpowera, zaszedł do Strausbingu od Monisiu. Dlatego, że znajduje się tutaj szkło, a potrzebuję trzeciej takiej prowincji, żeby mieć maksymalne bonusy z tej misji. Bo niestety Burgundii jeszcze nie miałem szczęścia odziedziczyć. I chyba zostałem ukarany, bo moja kopalnia złota właśnie się zawaliła. Tak, rozwijam ją ponownie. Przez przypadek wyszła z tego troszeczkę nawet większa wojna niż planowałem i pozbyłem się wszystkich moich rezerwistów. Zawsze był to jednak dobry powód, żeby kolejne państwa nawrócić na husycyzm. I teraz w tym momencie księżna burgundzka umarła, a ja odziedziczyłem całą Burgundię, co niekoniecznie jest dobre. Okej, Czechy dostały dostęp do morza, ale muszę tu przenieść teraz moją stolicę. W sumie też wszystkie terytoria z rejonu Niderlandów dodam do jako stan. Dzięki temu się tak zwiększyłem, że musiałem wziąć dodatkowy przywilej na zarządzanie administracyjne od mieszczan. Stolicę przyniosłem do Den Haag, bo pamiętajcie, że niedługo mielibyśmy już tutaj niderlandzkie bunty. Poza tym będę miał teraz udziały w English Channel, a tutaj jest zawsze dobrze zbierać handel. We wszystkich nowo przyłączonych prowincjach oczywiście rozdaję też edykt na nawracanie religijne. W całym kraju rozpocząłem też budowę sądów. Rozpocząłem też proces przygotowywania się do wojny z Francją. Po prostu muszę jakoś połączyć te dwie moje prowincje. Zmieniłem też religię w Polsce, jak i na Litwie, na husycyzm. I muszę przyznać, że po tych wszystkich zabiegach staliśmy się największym imperium na świecie. Chociaż muszę przyznać, że proces nawracania całego tego regionu na husycyzm przebiega na razie. Może jednak będę potrzebował idei religijnych? Po chwili z religijnym casus belli zaatakowałem Francję. Z religijnym, ponieważ za wszystko, co będę podbijał, dostanę mniej agresywnej ekspansji. A religijny casus belli miałem stąd. W pierwszej kolejności oczywiście w tej wojnie z Francją chciałem wyjąć wszystkie te pomniejsze państwa, bo są upierdliwe. Tak jak to lekkie buczenie, które pewnie słyszycie. Włączyłem klimę i zapomniałem zmienić ustawienia mikrofonu. O, idzie wojsko francuskie, no to jednak się wycofuje. No i mnie złapali. W międzyczasie wykonałem też misję na czeskie kryształy wreszcie, co podniosło cenę kryształów jeszcze do końca gry, jak i zwiększyło mi produkcję w prowincjach. A jak już zwiększyłem produkcję, no to też sięgnąłem po to, po czeski przemysł. Do kolejnej misji potrzebowałem 20 manufaktur. Jakąś halę w Pradze zbudowałem. Tak, misja Złotego Miasta została niestety już spaczowana przez Paradox i nie da się już zrobić 1000 dewowej prowincji. Coś tych następców tronów mam niezbyt fajnych. Tak, poprzedni miał wypadek. Terytoria zdobyte, manpower wyniszczony i pieniądze zdobyte. Ale nieźle, mam już trzeci poziom obrońcy wiary. Lecę po 20 kolejnych państw. W roku prawie 1500 moja agresywna ekspansja już jest znikoma, dlatego sięgnę teraz i narodzę czeskiego lwa. Moim pierwszym celem będzie podporządkowanie Brandenburgii. W międzyczasie Polska została przyłączona do Imperium. Wow! Zdobycie Polski z Litwą dałoby mniej agresywnej ekspansji. Niestety na tron wszedł mi król heretyk. Przemysław Otokar IV jest oddany w naszą sekty husyckiej i mógłbym teraz uklęknąć i znowu nawrócić Czechy na katolicyzm. Nie, niech rządzi husycki władca. Co niestety nie spodobało się papieżowi. Chyba mogę to olać. Tym bardziej, że Przemysław jest dobry. Podporządkowałem sobie Brandenburgię, co niestety wkurzyło naprawdę sporą liczbę państw, dlatego dla bezpieczeństwa poczekam do grudnia. Bo zobaczcie,
1 grudnia taka Saksonia ma 74 punkty agresywnej ekspansji, a 1 stycznia ma już tylko 69. I z tego co mi się wydaje, teraz będę mógł obniżyć całą agresywną ekspansję ze wszystkimi nacjami w Holy Roman Empire. Zgadza się, nagle mamy 59, co oznacza, że za 10 lat uderzę na Saksonię. Ja w tym czasie dostałem misję Przyszłość Brandenburgii. Mogłem ją uczynić moją unią personalną, zamienić w marchię albo pozostawić status quo. Każda z tych akcji jednak spowoduje, że ta Brandenburgia nie będzie nam generowała minusów podczas wyborów. Bo normalnie jest tak, że kiedy zwasalizujecie jakiegoś elektora, wszystkich to wkurza. I w sumie z Brandenburgii zrobię sobie marchię. W końcu ma dość militarne idee. W sumie zacząłem też poprawiać relacje z większymi krajami w Holy Roman Empire, żeby na wszelki wypadek nie weszły mi w koalicję. Poprawiłem też wreszcie moje armie, żeby miały 14-2-6, a będą oczywiście walczyły razem w kooperacji. Zacząłem też wszędzie rozdawać te zakony smoka, bo to znacząco zwiększy manpowera we wszystkich moich prowincjach. A tego u mnie nigdy za dużo. Wraz z rozwojem technologii dyplomatycznej zacząłem zajmować się wreszcie czeską flotą, głównie handlową. Skapnąłem się też, że w stolicy pojawił mi się nowy monument. On tu był? Rozpocząłem też rozbudowę Śląska całego, głównie po to, żeby zwiększyć mój udział w handlu krakowskim. A dlaczego? Bo chcę wykonać tą misję z bonusem na lepszego doradcę. W tym celu nawet wszędzie tutaj zbudowałem rynki. Ostatecznie rozdałem przywilej handlowy, co dało mi 30% i możliwość zatrudnienia dużo tańszego doradcy dyplomatycznego, którego natychmiast rozwinąłem do 5 poziomu. 6,66! I w sumie teraz rynki to ja mogę tutaj w ogóle skasować. 10 lat później rozpocząłem wojnę o podporządkowanie sobie Saksonii, bo już większość krajów zapomniała o podporządkowaniu Burgundii. Oczywiście dalej przy okazji wymuszałem zmianę religii na husycką. Ale że Saksonia jeszcze więcej mi tego wygeneruje? No to czekam do grudnia. Udało mi się też wprowadzić instytucję kolonializmu, co spowodowało, że mogłem po taniości wprowadzić kolejny poziom technologii administracyjnej i tutaj miałem teraz wybór, jaką ideę dyplomatyczną przyjąć. Myślę, że idee wpływu będą idealne. Jeżeli masz jakiś inny zestaw na Czechach, który myślisz, że byłby całkiem spoko do grania, zwłaszcza pod podbój albo właśnie pod zarządzanie tymi wasalami, daj mi znać koniecznie w komentarzu. Podporządkowałem Saksonię, jak i też określiłem jej przyszły status. Tylko tu chyba nie miałem zmniejszonej agresywnej ekspansji. Ups. I szczerze mówiąc, Saksonia lepiej niech pozostanie wasalem. Będę chciał ją jak najszybciej integrować. Zaczęło mi brakować tradycji armii i jednocześnie miałem też misję, która wymagała ode mnie pomszczenia Nikopolis. Jakiejś porażki. Wiedziałem, że któryś z widzów wytłumaczy mi, co to była za bitwa. Dlatego zmieniłem aspekt wiary na wojnę religijną. I mimo zawiązującej się koalicji, ruszyłem na wojnę z Imperium Osmańskim. Tak, lubię grać po bandzie. W koalicji chyba będę miał całe cesarstwo. Ups. Może jednak musiałem się pospieszyć z tymi wojnami z Imperium Osmańskimi. Na szczęście stolicę Turcji zająłem bardzo szybko. Akurat ta wojna idealnie się zbiegła z piątą reformą militarną, dzięki czemu będę mógł się bronić skuteczniej. A czy to nie powinienem gdzieś dostawać bonusowego Army Tradition? Mimo mojej przewagi technologicznej, no jednak wojska osmańskie wciąż miały przewagę jakościową. Ja im rzeźnie robię. To może nie do końca. W końcu moja piechota jest dużo skuteczniejsza. A, i wróćmy do pacyfizmu. W międzyczasie, niestety, reformacja cały czas jeszcze nie wybuchała. Specjalnie się właśnie nie spieszę z tym nawracaniem prowincji. Dopiero to zacznę, kiedy pojawi się pierwsze protestanckie centrum reformacji, a w zasadzie to powinienem zacząć, kiedy się pojawi kalwinistów, bo dopiero wojna religijna zaczyna się do 30 lat po pojawieniu się kalwinizmu. Wreszcie reformacja! W Danii. Ponownie, w ostatnim odcinku też tam była. I w tym momencie mógłbym przyjąć religię protestancką, ale ja nie. Tak? Nie. To chcę. Ale gdybyście chcieli przyjąć protestantyzm, no to w tym momencie byście się mogli nawrócić jednym kliknięciem. I po zakończonej wojnie z Imperium Osmańskim, skaptałem się, że podbiłem o jedną za małą prowincję. Mam do was pytanie, czy istnieje jakaś modyfikacja, która jest przyjemna do Ironmana, aby można było zmieniać te wszystkie edykty jednym kliknięciem? I koalicja samo się rozwiązała. Zaatakowałem teraz Moskwę o upokorzenie, a tak moim naprawdę prawdziwym celem jest zdobycie jeszcze większych funduszy, bo na 11 poziomie technologii będę miał dużo manufaktur do budowania. Zresztą Moskwa jak zwykle jest mega zacofana. Dopiero w tym momencie zauważyłem, że u moich unii personalnych i w ogóle wszystkich wasali, subjectów i tak dalej, mogę również organizować zakon smok. I fundusze z Moskwy zostały przetransportowane do Czech. Jakieś tam drobne 2,5 tysiąca. Rozpocząłem kolejne wojny, które miały po pierwsze na celu nawrócić część księstw na religię husycką, po drugie pomóc mi jakoś zdobyć 60 punktów armii tradycyjnej, ale chyba za szybko niszczę tych moich przeciwników, dlatego pozostało mi nic innego jak tylko nawracać ich na jedną wspaniałą religię husycką. Czekaj, co to za połączenie?
innowacyjnej wpływu. A, to pewnie dlatego nigdy tego nie brałem. W międzyczasie Imperium się jeszcze bardziej powiększyło. Wreszcie, po kilku zwycięstwach, udało mi się zdobyć dziedzictwo Bożych Bojowników. A, to dodatkowa reforma, to tutaj jest bonus do Army Tradition. Szkoda, myślałem, że to zbustuje tą reformę rządową, byłoby to ciekawsze. W rok 1526 osiągnąłem 100% innowacyjności. Jako Czesi. To co, kasować tę ideę? W międzyczasie proces poszerzania naszych husyckich włości przebiegał całkiem nieźle. Chociaż konkurencja nie spała. Na moje szczęście wygląda na to, że dwa cykle reformacji są w Skandynawii. I szczerze mówiąc, zostało mi niewiele oprócz czekania teraz na bunty kalwinistów. W roku 1526 zdecydowanie większość imperium jest już wiary husyckiej. Przynajmniej tak mi się wydaje. A że jeszcze agresywna ekspansja znacząco mi spadła, no to nadszedł czas, żeby podbić kilka austriackich włości, bo potrzebuję 6 prowincji, by wykonać tą misję. Nastała też era reformacji i dobrze się składa, bo większość rzeczy do niej mam spełnione. Dzięki temu bardzo szybko rozwinę religijne wojny. W zasadzie podbijam całą resztkę Austrii i nikogo to już nie obchodziło. Zawarłem sojusz z Wenecją oraz Kastylią i te kraje natychmiast weszły w wojnę przeciwko sobie. Co za moje szczęście. Wykonuję misję na reformowanie przemysłu czeskiego i powiem wam szczerze, aż żałuję, że rozwijałem ten kraj wcześniej, bo teraz będziemy mieli specjalną reformę, która zwiększa mi szansę na dodatkowy development w prowincjach z manufakturami. A te w zasadzie mam w całym kraju. Ale z wykonaniem misji na ciężki przemysł czeski jeszcze poczekałem. Po prostu ten bonus tutaj jest za dobry, żeby go nie mieć. Poprawiłem też już staki mojej armii do innych wielkości i naprawdę takie coś do końca gry w zasadzie mi wystarczy. Po prostu do większych bitew będę je łączył. Rozpocząłem też już spalanie mojego developmentu administracyjnego, bo miałem lekkie problemy z gatheringiem. Sądy jednak miałem już praktycznie wszędzie rozbudowane, jak i przywileje rozdane. I mimo iż spełniałem warunki do bycia Imperium, to jednak jako nie cesarz Holy Roman Empire nie mogę być Imperium. Rozpocząłem też wojnę z Imperium Osmańskim i od razu do bitwy, którą najprawdopodobniej przegram. Ale na moje szczęście posiłki dotarły w ostatnim momencie. Ale straty. Doszły do mnie bardzo dobre informacje. Pojawił się kalwinizm, co oznacza, że za niedługi czas dojdzie do wojny religijnej. Na szczęście kolejne bitwy już były dla mnie bardziej korzystne. Skąd to tyle tego wojska osmańskiego? W międzyczasie znowu nazbierałem bardzo dużo Monarchy Points, więc tak podobnie wszędzie musiałem rozdać edykty na rozwój moich prowincji. Tak, uwielbiam to robić. To jest taka zabawa w tej grze. Bardzo szybko jednak osiągnąłem 800 punktów splendoru, dzięki czemu rozpocząłem wojny religijne. Potem udało mi się nawet zrobić piękny stack wipe armii tureckiej. Tymczasem armii osmańskiej zamiast bronić swojego terytorium, znowu poszły na Litwę. Naprawdę, za każdym razem, jak walczę z Imperium Osmańskim, jestem Polską lub posiadam Polskę pod panowaniem, lecą na tą fortecę i tylko tyle. Ostatecznie armii osmańskiej tak, dostały łupnia od połączonych wojsk Burgundii, Brandenburgii i Litwy. No, bardzo dużą część Bałkan podbijam, sama Grecja jeszcze poczeka na wyzwolenie. Jako że Imperium Moskiewskie ogłosiło Czechy swoim rywalem, a następnie przestali być moim rywalem? Nieważne, Moskwa przypomniała o swojej obecności, dlatego zdecydowałem się zaatakować ten kraj. W sumie mogę zabudować manufakturami jeszcze całą Polskę, Litwę, Węgry. W międzyczasie Mameluk upadł? Gdzie on zniknął? Inwestorzy w Moskwie zostali zachęceni do inwestycji w Czechach. Tak, wiem, miały być manufaktury w Polsce, ale w międzyczasie wynalazłem właśnie State House'y. A mam duże problemy z gatheringiem. Następnie zaatakowałem Francję, żeby zdobyć Calais. Jako że w tej wojnie chodziło o wygrywanie bitew, skupiłem się najpierw na mniejszych armiach sojuszniczych Francji. Chociaż Polska nie ułatwiała mi sprawy. Ostatecznie jednak większość bitew wygrywałem. Jednak wojska francuskie się nie poddawały i musiałem aż sam wkroczyć do akcji i wypowiedzieć im kilka bitew pod dowództwem czeskiej armii. Francuzi chyba też mi chcieli ułatwić sprawę, ponieważ mieli armię bez dowódcy. Musiałem to wykorzystać. Straty, które ponosili, były gigantyczne, aż do rozbicia całej armii. I tak, od Francji zdobyłem Calais, jak i bardzo dużo pieniędzy. Calais okazała się być bardzo zapuszczoną prowincją. Tutaj nawet nie było marketplace'ów. Jakby to powiedzieć, władca mi umarł i odziczyłem Polskę. Ciekawe jak zdzierży to mój gathering. Czekała mnie teraz kasacja armii, poprawa staków, bo nie powiem, niektóre są po prostu beznadziejne, ale bardzo mnie cieszyło, że odziedziczyłem już sukiennicę. Przede mną było jednak zaprowadzenie praworządności w Polsce i zbudowanie tam sądów wszędzie. Jako szóstą reformę rządową wprowadziłem arystokratyczny dwór, co wpłynie bardziej korzystnie na spadek agresywnej ekspansji. Czekajcie, teraz dopiero się skaptowałem, że Węgry też integrowałem. Ale ja spostrzegawczy jestem? Nie wiem co się wydarzyło, ale przyłączenie Węgier i Polski spowodowało, że nagle mam mniej gatheringu. O co chodzi?
Zaatakowałem też wreszcie Imperium Osmańskie, jak mogliście zauważyć, w celu odzyskania pozostałej części Bałka. Ale co mogłem zrobić, skoro mam aż tyle wolnego gaveringu, no to przyłączam wszystkie terytorium Polski do mnie. Po chwili, kiedy odzyskałem prestiż, podbiłem stabilność, mogłem przeprowadzić misję na odzyskanie spuścizny Wielkich Moraw. Poza tym teraz mam bardzo młodego władcę, więc dostanie on ten bonus, jak długo będzie żył. Nie zapomniano o dziedzictwie Wielkich Moraw, Królestwa Mojmira, Rotisława i Świętopełka. Wielkie Morawy, kolebka słowiańskiego chrześcijaństwa i miejsce narodzin naszego pierwszego pisma pozostawiły niezatarty ślad w naszej historii. I niech żyją Wielkie Morawy. Dzięki temu teraz dostałem decyzję o tworzeniu Wielkich Moraw i co prawda nie mogę ich tworzyć, jeżeli chcę zdobyć to osiągnięcie, które planuję, ale tak czy siak za chwilę pokażę wam ten kraj. Tylko rozprawię się z Imperium Osmańskim do końca. Wreszcie Unia Ewangelicka. Jako dumny pierwszy kraj protestancki dołączam do tej ligi. Halo, nie mogę dołączyć, naprawdę. Po zakończonej wojnie z Imperium Osmańskim dołączam do Ligi Protestanckiej, której liderem jest Szwecja. A to ciekawe. Zawarłem też sojusz ze Szwedami, tak na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu nie będę mógł w normalny sposób dołączyć do wojny lig. Bo na przykład będę zajęty podbijaniem Prus dla siebie. O, akurat wybuchła wojna lig, ale przewiduję tutaj wielkie zwycięstwo. Moskwa nie jest w tej wojnie, Zakon Liwoński nie jest w tej wojnie, Prusy nie są w tej wojnie, więc tak naprawdę to jest tylko ta mała część Holy Roman Empire plus Wielka Brytania. I w zasadzie w tym momencie doradzam wam zrobienie copy save'a, dlatego że to, co się wydarzy zaraz po tej wojnie, jest bardzo losowe i na ten moment nie do końca działa, jak Paradox planował. Ale poczekam z wytłumaczeniem do imperialnego incydentu. Wojnę lig jakby co rozpoczyna zawsze przywódca ligi w momencie, kiedy uzna, że ma przewagę nad cesarzem i jego sojusznikami. No w naszej sytuacji nie było to trudne. A przywódcą ligi zostaje zazwyczaj najsilniejsze protestanckie państwo. Ogólnie na wojnie lig najważniejsze są dwie rzeczy. Wygrywanie bitew, co mi się akurat nie udaje, oraz po kolei wyjmowanie jak najmniejszych państw. Bardzo ważne jest też najczęściej zdobycie stolicy cesarza, w tym wypadku już zdobyta, bo zależy mi na wygraniu tej wojny, a nie na białym pokoju religijnym, co patrząc na to, że uczestnikiem jest Wielka Brytania, może być malutkim problemem. Dlatego moją flotę cofnę na Morze Śródziemne, żeby ją tutaj ulepszyć i unowocześnić. Jednocześnie chcę zrekrutować przynajmniej 30 okrętów transportowych, no bo reszta to mi wystarczy. A resztę mojego wojska po wygraniu wojny z Moskwą przerzucam na front zachodni. Tylko gdzie te moje armie są? Nie widzę ich. No wydaje mi się, że jednak moje armie mają gigantyczną przewagę nad przeciwnikiem. Gigantyczne straty im zadaje. Jakość armii też robi swoje. Dosłownie anihilując armię przeciwnika. No i w sumie mam też już trochę lepszą kadrę dowódczą i mając 100 Army Tradition, postaram się o lepiej wyszkolonych generałów. Okupację w wojnie przenoszę na Szwedów, bo wtedy oni chętniej wyjmą te kraje z udziału w wojnie. Proszę, od razu Munster zawarł pokój. W zasadzie po kilku latach Liga Katolicka jest naprawdę bardzo słaba. W sumie tak słaba, że sprawy na Europie kontynentalnej pozostawiam już tylko i wyłącznie botom, a moje wojska szykują się z desantu na Wielką Brytanię. Co po chwili robię. Tak, nawet nie mam 30 okrętów, nie chciało mi się czekać. W desancie na Wielką Brytanię zazwyczaj najważniejsze jest zdobycie przyczółka, do którego szybko będziecie w stanie przewozić wasze wojska. Najlepiej ręcznie, bo AI tego nie ogarnie. I dopiero po chwili możemy przejść do blokad morskich i ruszenia dalej z podbojami wysp. Chociaż powiem szczerze, zadziwia mnie słabość floty brytyjskiej. Wiara protestancka stała się oficjalną wiarą Holy Roman Empire. Tak, głównie walczyli tutaj husyci, ale to protestancyzm tak naprawdę triumfuje. No do pewnego czasu. A w zasadzie tego imperialnego incydentu, który powinien rozpocząć się w przeciągu roku, u mnie zaczął się od razu. A warunkiem jego zaistnienia jest to, że w momencie zakończenia wojny poprzez zwycięstwo protestantów, czyli ten event, ilość husyckich prowincji stanowi 80% wartości tego, co wszystkie pozostałe prowincje w chre. A podczas tego wydarzenia okaże się, czy to husycyzm stanie się dominującą wiarą w Imperium Świętego Romana. Czy też jednak nie. I na ten moment jest to totalnie losowe, co zrobi bot. Na szczęście w moim wypadku, tak jak większość księstw popiera dominującą wiarę husycką, robi też to i cesarz. O, tutaj na samym dole jest ta informacja. The Emperor favors this option. Chociaż nie wiem czemu, bo mnie nie lubi, ale na wszelki wypadek zacznę z nim poprawiać relacje. I za rok przekonam się, czy zostanę husyckim cesarzem Imperium. Chociaż tutaj zainteresowała mnie pewna notatka u samej góry. Cesarz wybierze opcję husycką, jeżeli został zredukowany do jednej prowincji. I ma mniej niż 50 warscora w wojnie ze mną? Co akurat jest mega dziwne, bo nie mam z nim wojny przecież. Więc chyba mam szczęście, że protestanckim cesarzem zostało jednoprowincjonalne księstwo. I udało się, wielki sukces! Czechy zostały husyckim cesarzem. Dosłownie. Cesarz czeski, husycyzm. Co tu robią protestanccy elektorzy, kiedy mamy dominującą wiarę husycką?
Nie podoba mnie się to. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę straciliśmy w międzyczasie status elektora. To jest mega niefajne. Szczerze mówiąc, dalsza gra Imperium przez kolejne 50 lat mniej więcej to będzie naprawdę ból egzystencjalny, żeby nawrócić wszystkie te państwa na jedną słuszną wiarę i odbić aż 16 prowincji? Co tu robi Dania w środku Imperium? Chyba Duńczycy dostali Unię nad Palatynatem i następnie odziedziczyli jego ziemię. Osiągnięcie jednak zostało zdobyte. A co do Wielkich Moraw, ewidentnie trzeba z nimi poczekać do utworzenia, a w zasadzie zbudowania uniwersytetu w Karlowie. Jednak ja mogę wam pokazać ideę tych Wielkich Moraw, bo są przekoksane. W sumie kolor też mają bardzo fajny, taki czerwony. Niestety nie doszły mi żadne nowe misje, a szkoda. Ale zobaczcie na tę ideę, jest to naprawdę bardzo mocny kraj do prowadzenia wojen, podbojów i robienia jednej wiary husycyzmem dalej. A w tym odcinku możesz zobaczyć kolejne nowe imperium Ayyubidów, które stworzyłem z tego jednoprowincjonalnego państwa, którym rządzą ostatni spadkobiercy Saladyna. Witam też wśród wspierających Artura, Sancho Sancho oraz Dario King. Zapraszam na Discorda, jeżeli będziecie chcieli pogadać. Dodatkowo save z tej kampanii, jak i parę takich ujęć, które nie pojawiły się w tym materiale, też tam będą dostępne. Dziękuję też wszystkim osobom widocznym na tej liście za wsparcie, bo dzięki wam mogą powstawać te materiały. Naprawdę dzięki wam.